sporczliwą Ordo Iuris, sporczliwą, skrajnej, konserwatywnej, katolickiej organizacji, która chce nam, kobietom, odebrać prawa do tego, tysiące ludzi, którzy tutaj są, w całej Polsce, i w Warszawie, i w Katowicach, i w wielu innych miastach, kobiety, mężczyźni w różnym wieku, mówią jasno, nie zgadzamy się na wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej. O czym jest konwencja i o czym mówi? Mówi o tym, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, mamy prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie we własnym domu, żeby być niemolestowanymi seksualnie, żeby domagać się sprawiedliwości od osoby, która nas krzywdzi. Mówi o tym, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie nam bezpieczeństwa. Wdrożenie konwencji antyprzemocowej to między innymi ściganie gwałtu z urzędu, to zmiana definicji zgwałcenia, która jest przed nami, to wdrożenie definicji ekonomicznej przemocy. Bardzo wiele kobiet niestety nie może wyrwać się z przemocowego związku właśnie dlatego, że jest nim także nie tylko fizycznie, ale także ekonomicznie. To jest kwestia wsparcia organizacji pozarządowych, które od lat wspierają kobiety i dzieci, które doświadczają przemocy. Tego wszystkiego chce nas pozbawić Ordo Iuris. Tego wszystkiego chce nas pozbawić rząd. Ale my, dumne i dumni, jasno mówimy, że się nie zgadzamy, że mamy prawo głosu, że jesteśmy wolne, że jesteśmy wolni i że nie pozwolimy się krzywdzić. I kiedyś ta sprawiedliwość nadejdzie. I kiedyś konwencja antyprzemocowa będzie w Polsce wdrożona. Ale teraz musimy stać na straży tego, żeby jej nie wypowiedzieć.